Dobry, Grzegorz Górski. Jakub Brojecki. Zostało nam 25 km, tak? 25 km do Giecza. No, jakoś tak mniej więcej. Ostatni postój nasz. Zakładamy obóz drugi. Niestety mamy straty w sprzęcie przez wodowanie łódki. Znaczy, no, wodowanie. Przez wywrócenie się łódki mamy straty w sprzęcie straszne. Nie mamy najważniejszego narzędzia, które jest nam potrzebne, czyli toporka. Został nam jedynie langsax. I dwa noże osobiste, no, wielkości. Tak. Musimy zbudować teraz w środku lasu szałas. Spokojnie zjeść, spokojnie wypocząć. Bo spanie pod tymi wczorajszymi ciężkimi, mokrymi skórami nad tą wodą nie było dobre i nie za bardzo pospali. No. Godzinne spanie z godzinnymi przerwami. Na podkładanie ognia. Chciałem budować zabudowany szałas. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mamy 4 godziny do zachodu słońca. Jeden langsax, kawałek liny i motek tratwy. 4 gwoździe kute. No i to było na tyle. No, czas start. No. Życzę nam powodzenia. Dobra, ustawiamy ten lapsa na drzewie, na miejsce, w którym będziemy robić ten szałas. A, nie ma już tutaj wody, nie? Mamy tylko tą wodę, co zabraliśmy z prosy, więc... No. Oszczędnie, jeżeli chodzi o wodę. Czy są jeszcze jakieś kałuże, ale żeby to pić, to nawet nie wiem, czy temu filtrowi masz tak ufał. Nie, napisz, dobra. Na przykład do pijać kałuże. Na lewce. No. Tylko, że była lepsza woda niż pod tym. To jeszcze można powiedzieć, dobra. Jutro Giecz, nie wiemy, czy będziemy w Gieczu spać. Czy będziemy z Giecza wracać. Nie dostaliśmy odpowiedzi od muzeum tamtejszego. Będziemy się jeszcze próbować jakoś skontaktować. No, po prostu jutro na miejscu się dowiemy. Aha. No, jak, jeżeli nie będziemy mogli tam spać, no to... Zrobimy po prostu materiał w Gieczu, nakręcimy Giecz, tam dorwiemy kogoś kumatego, który tam opowie cokolwiek o nim. I tyle, i będziemy wracać. Z tygodniowego wypadu zrobił się 3 dni. Nie, morale jednak padły po tej dłubance, nie? Po tym wywróceniu się to... Ale idziemy dalej. Do Giecza dojdziemy na pewno. Tak.
Tak było. Tak żyli ludzie. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić mamę, tatę, Kasię, Lerka. Jest super. Wzruszył się. Wzruszył się. Gdyby nie wy, to by nie było. Tak to jest. Standardowo, drugi obóz zawsze lepszy. Dobra, obóz już rozebrany, skóry, które robiły, miały robić nam za śpiwór, zdjęte z dachu. O tyle dobrze, że jak rozpaliliśmy ognisko w środku szałasu, to wyschły. Częściowo. Pakujemy się elegancko i lecimy do Giecza, 20 km. Nie wiem, która godzina, nie wiadomo. Ale dzisiaj jeszcze powinniśmy tam zajść. Tak to mniej więcej wyglądało. O. A ogólnie podliczyliśmy straty i zyski, zysków żadnych. Nie znaleźliśmy nic ze złota ani ze srebra na razie po drodze. Ale strat mamy jeden dysk terabajtowy. Czyli nie mamy połowy materiału. Telefon komórkowy, toporek, wiosła i pałatka. Jeszcze do tego wszystkiego się opiłem prawdopodobnie tej wody z prosnek. Się wróciliśmy i niezbyt dobrze się czuję. Żołądkowo, że tak wyrażą, ale tak potem jest ok. Przyswajamy kalorie. Codziennie rano boczek z cebulą i czoskiem, lechickie pożywienie. No. Nie, dużo nam nie zostało, pójdziemy ten. W Gieczu się obmyjemy, miejmy nadzieję, że nas przyjmą w Gieczu i się obmyjemy. No. To by było na tyle. Lecimy. No, możemy zrobić, jak jeszcze będzie jasno. Albo jutro nawet, nie? Albo na jutro. Dobra.